124 lata z łomami kościelnymi, tak jak dziś, oznajmiono, że dzieje się w Strzyżowie coś bardzo złego. To był dzień, kiedy rozpoczął się ostatni wielki pożar w dziejach miasta. Miejmy nadzieję, że ostatni. 10 maja 1895 roku w Strzyżowie wybuchł pożar. Rozpoczął się w piekarni, a 3 godziny później objęte było nim całe miasto. O wielkim pożarze Strzyżowa informowały zarówno gazety krakowskie, jak i Gazeta Lwowska. Gazeta Lwowska przedstawiła szeroki opis tego pożaru. 10 bieżącego miesiąca pastwą pożaru padła większa część miasteczka Strzyżowa. Ogień wybuchł w rynku u piekarza i szerzył się z gwałtowną szybkością. Także gdy 3 godziny po wybuchu ognia przybyła Straż Ogniowa z Rzeszowa, połowa miasta stała już w płomieniach. Ratunek był niemożliwy prawie, bo domy przeważnie drewniane szybko się zajmowały. Brak wody również okropnie czuć się dawał. Spaliły się całe zachodnia i pół południowej strony rynku oraz cała północna płać miasta z domostwami położonymi przy drodze wiodącej do Krosna. Ofiarą płomieni padł też dach kościoła. Sam kościół cudem prawie ocalał. Spaliła się wieża kościelna. Apteka ocalała. Z budynków rządowych spaliły się tylko areszta sądowe. Zresztą ocalały wszystkie. Kasę podatkową i akta przeniesiono dla pewności na dworzec kolejowy. Poszły z dymem nadto. Kasa zaliczkowa i kredytowa. Na miejsce pożaru przybyła na pomoc Straż Ogniowa z Frysztaka, z Czutca, z Rzeszowa, z Kalębiny. W ratunku uczestniczył radca dr Fedorowicz, starosta rzeszowski oraz komisarz starostwa pan Bielawski. Autor tej relacji podsumował ją jednym zdaniem. Miasto przedstawia okropny widok. Po tym pożarze wszystkie nowe budowane kamienice były już murowane i możemy je podziwiać do dziś.